Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy wieprzowinę na ostro, czyli danie jednogarkowe. Mam tutaj 60 deko łopatki, 3 ząbki czosnku, 1 cebulę, 4 ogórki kiszone, 2 papryki, 2 łyżki koncentratu, ostrą paprykę, słodką paprykę, majeranek, sól, pieprz i tutaj mam 3 łyżki mąki. W rondlu rozgrzewam łyżkę tłuszczu. I teraz łopatkę pokroję w kostkę, oprószę mąką i obsmażę na tłuszczu. Do obsmażonej łopatki dołożę cebulę i czosnek i będę dusiła około godziny czasu. Mięso obtoczymy w mące. Kroimy na takie kawałeczki. Ogórki pokroję w pół plasterki, paprykę w kostkę i do miękkiego mięsa dołożymy ogórki z papryką i będziemy gotować 10 minut. I będziemy mieli danie jednogarnkowe, czyli wieprzowinę na ostro. I teraz już słyszę, że tłuszcz się rozgrzewa. Obtaczam kawałki mięsa w mące i kładę na rozgrzany tłuszcz. I należy mięso obsmażyć. Mięso możemy obsmażyć partiami, bo jeżeli wrzucimy za dużo, to będzie nam się dusiło. A jak będzie mniejsza ilość, to ono się nam ładnie obsmaży. Tak to wygląda. I mięso obsmażamy. A paprykę pokroję na pół, usunę gniazda nasienne i również pokroję. A mięso obsmażam. Dodam pokrojoną cebulę i czosnek. Mięso z cebulą i z czosnkiem już mam zrumienione. Podsmażyłam mięso, dałam na bok, dołożyłam cebulę i czosnek. I teraz podleję niewielką ilością wody, tak aby mięso było zakryte i będę dusiła około godziny czasu. Tak to wygląda. I doprawimy solą, pieprzem, majerankiem, obiema paprykami. I dusimy godzinę czasu pod przykryciem. Od zagotowania płomień zmniejszamy. I później dołożymy pozostałe składniki. Przykrywamy i dusimy wieprzowinę na ostro godzinę czasu. I tak oto wygląda wieprzowina, do której dodajemy paprykę, ogórki i koncentrat pomidorowy. I to gotujemy około 10 minut. Jeżeli lubimy miękką paprykę, nie taką chrupiącą, to gotujemy dłużej. Ja
gotuję 10 minut i mam idealne danie. Jeszcze może dodamy troszeczkę ostrej papryki. I tak wygląda wieprzowina na ostro, danie jednogarnkowe. Gotujemy 10 minut. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Wieprzowina na ostro.